Szczęść Boże, kto z nas nie oglądał Shreka? Kultowa bajka, która stała się wielkim hitem tam przed kilkunastoma laty, chyba dokładnie. Stała się wielkim hitem i stała się bardzo popularna wśród młodego pokolenia, chyba właściwie na całym świecie, jestem w stanie zaryzykować. Shrek to nie tylko bajkowa opowieść, moim zdaniem, ale to również bardzo ciekawe przesłanie. Chciałbym Was wszystkich zaprosić bardzo, bardzo serdecznie do rekolekcji wielkopostnych, które będą nosiły tytuł Niech mnie ktoś przytuli. Ci, którzy oglądają czy oglądali Shreka, wiedzą, że jest to cytat pochodzący od gadającego osła, kompana, wiernego kompana Shreka. W ogóle bajka ma to do siebie, prawdziwa bajka jako pewien gatunek literacki ma to do siebie, że w sposób taki barwny, przez jakieś opowieści próbuje przekazać jakąś ważną, istotną prawdę i wartości, które są w życiu potrzebne i które są w życiu ważne. Chciałbym, żebyśmy wspólnie w trakcie tych rekolekcji, w trakcie tych czterech spotkań poszukali w tej jednej z najbardziej popularnych bajek, jakie widział świat, współczesny zwłaszcza, poszukali pewnych wartości, pewnych treści, które możemy też odnaleźć w Piśmie Świętym, żebyśmy spróbowali te myśli i wartości w jakiś sposób ochrzcić, a także spróbowali ich poszukać w naszym codziennym życiu. Mam nadzieję, że rekolekcje się Wam będą podobały, ale że przede wszystkim rzucą Wam światło na coś bardzo istotnego w Waszym życiu. W takim razie ruszamy. Kochani, pierwsza myśl, która moim zdaniem w ogóle przebija z tej bajki, która jest jakimś takim chyba głównym motywem, jaki pojawia się w tej bajce, to taka myśl, że bardzo często zdarza się nam oceniać innych, tak naprawdę nie wiedząc, kim te osoby są naprawdę. Cała bajka, bo będę w ogóle opierał się na tej pierwszej części Shreka, bo chyba były trzy albo nawet cztery i tam jeszcze jakieś takie krótsze wersje dodatkowe. Będę opierał się na tej pierwszej części. W ogóle cała bajka zaczyna się od tego, że Shrek musi zmagać się ciągle z pewnymi atakami ze strony ludzi z wioski, czy tych ludzi, którzy próbują go w jakiś sposób schwytać i pokonać. Dlatego, że wszyscy widzą w nim strasznego potwora, który jest dla nich zagrożeniem. I taki moment przełomowy pojawia się wtedy, kiedy Shrek poznaje osła, który staje się jego wiernym kompanem, co na początku Shrekowi wcale nie pasuje. Ale w tej znajomości, która rozpoczyna się między Shrekiem a osłem, padają takie bardzo, bardzo ciekawe myśli. Na przykład Shrek na początku tej znajomości mówi do osła: czasami nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, no czy to nie jest prawda? My bardzo często, kiedy patrzymy na kogoś, staramy się, czy oceniamy go jakoś na zewnątrz. Patrzymy, mówi się często, że nie ocenia się książki po okładce i my wpadamy w taką pułapkę, że oceniamy okładkę, nie zaglądając do środka. Że kiedy widzimy drugiego człowieka, wyrabiamy sobie o nim opinię, a tak naprawdę nawet nie wiemy, kim on jest naprawdę, kim on jest w środku, moglibyśmy powiedzieć. Myślę, że w szkole, w środowisku rówieśniczym, to bardzo często się zdarza, że potrafimy kogoś gdzieś tam zaszufladkować i sklasyfikować po tym, co wiemy z takich jego zewnętrznych zachowań, a czasami nawet po prostu oceniając go tylko i wyłącznie po wyglądzie. Czasami potrafimy się bardzo pozytywnie zaskoczyć, kiedy w jakiś nieraz zupełnie przypadkowy sposób wchodzimy z tym człowiekiem w jakąś relację, zaczynamy z nim rozmawiać, zaczynamy go poznawać, zaczynamy poznawać jego mocne, jego słabe strony, jego pasje. Nagle od słowa do słowa okazuje się, że ten człowiek jest zupełnie kimś innym, niż nam się wydawało. I czasami jakby pojawia się w nas takie wow, ja tego człowieka tak oceniłem, ja go wręcz skreśliłem, ja potrafiłem się z niego śmiać, potrafiliśmy z kogoś zrobić
jakieś publiczne pośmiewisko, okazuje się, że kiedy zajrzy się do środka, do wnętrza tego człowieka, to ten człowiek naprawdę jest kimś bardzo, bardzo wartościowym. Żeby nie powiedzieć, że nieraz to jest jakaś wspaniała osobowość, która nas w jakiś sposób też pociąga. Shrek w pewnym momencie też mówi takie zdanie do swojego kumpla osła, do swojego nowego przyjaciela, takie bardzo poważne i też w jakiś sposób bardzo smutne. Mówi takie zdanie, że jest samotny, dlatego że nic ludzie, nie wiedząc o nim, go oceniają. To prowadzi go do takiej właśnie samotności i takiego wyautowania. Shrek jest taką osobą totalnie wyautowaną. Mieszka w tych swoich bagnach, próbuje się odgrodzić od świata, a tak naprawdę w głębi serca czuje się samotny. Pomyślcie, kochani, ile osób wokół czuje się samotnych tylko dlatego, że jakaś osoba, jakaś grupa, jakaś tam większa społeczność oceniła ich po okładce, oceniła ich w sposób negatywny, wyśmiała i przykleiła im taką łatkę, która niestety sprawia, że wielu, wielu ludzi omija te osoby szerokim łukiem. Chciałbym, żebyśmy zerknęli do Ewangelii. Jest taka historia, którą możemy przeczytać chociażby w Ewangelii świętego Łukasza. Historia o pewnym człowieku, który miał na imię Zacheusz. To był człowiek, który był bardzo bogaty, który na pozór powinien być bardzo szczęśliwy. Napisane jest w Ewangelii świętego Łukasza, że był zwierzchnikiem celników. A więc był takim człowiekiem uważanym przez tamtych ludzi za takiego naprawdę zdrajcę nad zdrajcami. Celnicy to byli ludzie, którzy pracowali dla okupanta, którzy pobierali pieniądze, podatki, więc uważani byli przez Żydów za ludzi złych, których trzeba naprawdę omijać szerokim łukiem, za samo zło. I Ewangelia mówi o tym Zacheuszu, że był to człowiek, który zainteresował się Panem Jezusem i żeby go zobaczyć, nawet wszedł na drzewo i tam dostrzegł go Jezus i wszedł pod jego dach. To znaczy wszedł do jego domu. I Zacheusz tak bardzo zafascynował się spotkaniem z Jezusem, że postanowił zmienić swoje życie i naprawić swoje błędy. Zobaczcie, ktoś, kogo można ocenić z zewnątrz, zwierzchnik celników, zdrajca, okupant, pobiera podatek w imieniu Rzymian, w imieniu cesarstwa. Ktoś, komu nie należy się szacunek. Tymczasem okazuje się, że w środku, w tym człowieku drzemały pokłady dobra, które odkrył Jezus i pozwolił mu je uwolnić na zewnątrz. Spróbujcie dostrzec wokół siebie ludzi, którzy zostali skreśleni przez innych, zostali ocenieni po okładce, którzy są wyśmiewani. Spróbujcie zajrzeć w ich wnętrze. Może się okazać, że kiedy ich poznacie, okaże się, że są innymi ludźmi niż myśleliście. I w końcu może się też okazać, że przez rozmowę z wami i kontakt z wami pozwolicie im uwolnić wewnętrzne piękno, które drzemie wewnątrz nich samych. Może to będzie jakieś pierwsze dobre zadanie na Wielki Post. Co nie, Shrek? A słuchajcie, a propos, w ogóle zobaczcie na tego Shreka. On w ogóle, widzicie, że on taki pomięty trochę. To historia pasuje do tego odcinka. Słuchajcie, bardzo dziękuję pani Kamili i panu Wojtkowi, którzy mi tego Shreka sprezentowali. Słuchajcie, jak oglądaliśmy go tam na jakiejś aukcji internetowej, wyglądał na, że tak powiem, takiego porządnego, trzymającego się miśka. Tymczasem, kiedy dotarł do nas, okazało się, że jest mniejszy, no i nie taki miśkowaty, jak żeśmy chcieli. No i właśnie ten nasz Shrek jest taki... jest jaki jest. Ale słuchajcie, no właśnie tak jest w życiu, no nie? Gdzieś tam wydaje się nam z zewnątrz, patrzymy, oceniamy, że ktoś jest inny niż jest. Akurat tu jest odwrotny przykład, bo myśleliśmy, że Shrek będzie świetny, okazał się... Ale nie zdamy rady. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Bogiem. Pa!